jest istotne, czy będzie ładna pani minister, czy będzie przystojny. Istotny jest, jest człowiek, który w ogóle ma pojęcie o resorcie, w którym zarządza. To nie jest kwestia jego kariery, reprezentacji tego urzędu. To jest kwestia, czy my jako Polacy w tysiącach i milionach podporządkowanych pod dane ministerstwo, my będziemy mogli w ogóle funkcjonować. No jak można dobierać w ten sposób ministrów? I trwać, bo nie ma pomysłu na nic innego. Gdzie są eksperci? Gdzie są ludzie, którzy się znają na tych dziedzinach, o których mówię?